Hej, hej, to ja! Pamiętacie? Pewnie tak. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, tak znowu. Znowu ja, znowu się powtarzam. Mamy godzinę i 6 minut. No, troszeczkę nam uciął materiał, ale to mniejsza. Mam nadzieję, że to nie jest problem. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Mamy 6 graczy. Zacznijmy od Devil May Cry, znaczy Dragon Maw Clan, który dowodzi Tedemien, który jest w sojuszu z Kel'Thuzadem. Brawo, bardzo fajnie, macie bardzo potężny sojusz, tym bardziej, że zajęliście już północną część Warsong Hold, tak? To jest Warsong Hold, bardzo ładnie, pamiętam. Macie tutaj Garrosha Hellscream'a, syna słynnego Gromasza. I teraz będziecie przechodzić, z tego co pamiętam, w True Horde. W True Horde. No i zobaczymy, jak wam to pójdzie. No, pamiętajcie, że musicie nadal mierzyć się z siłą, jaką jest Malix i Warwier, w którego tam mamy tutaj Kult oraz Skarcz. No i zostaje Master Puzzle, który ma 6 punktów kontrolnych. Nie za bardzo wiem, co on z tym wszystkim robi. Teraz już wiemy! Będzie chciał zabić Maligosa, jednego z aspektów, dokładnie aspektu magii. Pamiętajmy, że mamy jeszcze SR aspekt snu. Mamy Neltariona aspekt ziemi, właśnie Maligosa jako aspekt magii. Jest Alex Strasza jako aspekt życia. Czy to są wszyscy? No jest jeszcze piąty Nozdormu jako aspekt czasu. I do mnie dzwoni telefon, no i tutaj pozwolę sobie na przerwanie. Okej, jestem po krótkiej przerwie i wracam do tego, co wspominałem tutaj o tych aspektach, o wszystkim. Widzimy, że Ronin, czyli główny bohater Dalaranu, jeden z najpotężniejszych magów znanych w świecie Warcrafta, w zasadzie, no, World of Warcraft, w świecie Warcrafta, teraz zmierzy się swoimi siłami przeciwko Maligosowi. Zobaczymy, jak mu to pójdzie. Ale zanim to jeszcze chciałbym zobaczyć, jak wygląda sprawa u innych bohaterów. Bo tutaj mamy faktycznie tego Drektara, Garrosha na 10, Trala na 8 i wyjebaną armię tutaj na południu, zaraz pod bazą. O kurczę. Ja tutaj nie chcę nic mówić, ale to wygląda niezwykle ciekawie. Niedługo okaże się, że nasi dwaj sojusznicy z Hordy ruszą w kierunku Korony. No w sumie już nie Korony, bo tutaj mamy do czynienia już tylko z Lich Kingiem, Arthasem Menethilem. Ale nie zapomnijmy, że jest to też Syndragosa i Anubarak. Anubarak jednak nie. To jest w sumie zło, bo całość wojska znajduje się tutaj. Oni teraz... Ja tak tylko zakładam, bo... Aha, zapomniałem powiedzieć, że jest jeszcze Scarlet Onslaught z 11 punktami kontrolnymi i on raczej zajmuje się zbieraniem wszystkiego, co się znajduje na południu. No, czyli tak biega bohaterami i zabiera wszystko, co się da. Natomiast chciałbym zobaczyć, co to się stanie tutaj. Wiemy już, że mamy to, więc dajmy chwilkę czasu. Zacznijmy. Moment. Słyszę motocykl, pewnie mój współlokator przyjechał. Dobra, zobaczmy, co się tutaj dzieje. O, Ronin zaraz mu umrze. To będzie naprawdę słabe, jeżeli tak się stanie. Jest to normalna prędkość. Yeah, I think it's a bad idea, normal horde. The tolerance is more beast. Oh, okay then. No, jestem ciekaw, co tu... Uuu, jakieś badania wchodzą, kurczę, fajnie. Panie Pazurze, co pan tu robisz? Twoi bohaterowie, twoje jednostki zaczynają chyba troszeczkę upadać. Nie chcę nic mówić, ale chyba coś wam nie poszło. Próbowaliście. Podziwiam, winszuję, no ale został wam jeszcze... Nie dość, że błękitny smok, z którym macie problem, to jeszcze został sam Maligos, z którym wam w ogóle nie idzie.
atakują nasze oddziały. No dobra, przezywacie kolejne jednostki. Może po dłuższej zabawie uda wam się go zabić. Zacznijmy od tego, że to jest naprawdę silna jednostka i będzie to nie lada wyczyn, żeby go zabić. No może wam się uda. No przydałoby się zrobić kilka ruchów tym Heroninem. No ale w tym czasie właśnie to jest to, na co czekaliśmy. Walić tam Dalaran i Mystera Pazura. Zobaczmy, jak sobie radzi Horda. To jest to, co mówiłem. Tak, Ronin zginie. No i fajnie. Przyleciał statek gubliński z kilkoma siepaczami. Unigus, we are coming home. We will fight here. No ale, mamy tutaj Garrosha, który biegnie. Biegnie? Ty, jakie on ma rogi? To są na ramki, czy co to jest? W sumie nie wiem. Ale wiem jedno. Właśnie jest wjazd. Wszyscy ruszyli w kierunku... No dobra, może nie wszyscy. Znaczna ich część ruszyła... O kurde. Znaczna część jednostek ruszyła w kierunku obelisku Korony Lodu. Dlaczego? Właśnie dlatego, że to coś zadaje bardzo dużo obrażenia, jest bardzo wytrzymałe. No i najlepiej, jak się to zniszczy bardzo szybko. Ten obelisk też jest potrzebny do zniszczenia. No, oczywiście nie ma Korony Mrozu, więc samego Tronu Mrozu nie będzie trzeba zniszczyć. Ale gorzej to się prezentuje. No ja sobie zwolnię, przez co mamy troszeczkę lepszą wizję. Zobaczmy, jak sobie radzi Arthas. Arthas, gdzie jesteś? Czemu jesteś z tyłu? Powinieneś atakować razem z nimi. Powinieneś przyzywać jednostki, powinieneś zrobić naprawdę wielki srogi w pierdzie. Dobra. Użyłeś swojej umiejętności, która zabija obszarowo. Bardzo dobrze, to jest bardzo przydatne. Mimo wszystko tutaj masz jednostki z potężnymi upgrade'ami. 6 do obrażeń, to jest sporo. Zobaczmy tutaj zwykłych fighterów. 4x4, bardzo mocno. 6-4, jeszcze lepiej. A jak u ciebie? 1-5, dobra, masz dużo wytrzymałości, to ci się przyda. Zwłaszcza na twoich plugastwach. To jest bardzo dobre, jak masz duży upgrade w obronę, żeby to po prostu było tankowate, dużo trzymało. A resztę robiły szkielety, które będą cały czas tu przyzywane. Problem polega na tym, że walczycie w takim miejscu, gdzie one nie mogą się wykazać i po prostu giną. O matko, i ta umiejętność, która tutaj wszystko gniecie. Straszne. No ale cóż. Sam Arthas nie jest w stanie nic zrobić. Zbiera level, a to jest bardzo dobrze. Ma niestety bardzo mało sprzętu, w ekwipunku, żeby móc cokolwiek więcej robić. Tutaj mamy króla. Już się nie chowa w swojej jaskini. Już może pokazać swój pazur. W zasadzie swój róg. Będzie poziom od broni. Och, ty... No, jednostek będzie cały czas przybywać. Jak wygląda sytuacja plagi? No, ma bardzo dużo złota. To jest jeden plus. Dziwię się, że on cały czas nie wskrzesza jednostek. A to znaczy, wskrzesza. Nie przyzywa jednostek, no ale jednak przyzywa. Brakuje jeszcze przyzywania skrypty tych nerubian. Bardzo by to się przydało. Stąd powinien przyzywać smoki. Tu i tu. Dobrze, z jednej strony przybywają, ale z drugiej już nie. Arthas się wycofa tutaj. Powinieneś jeszcze... Kurczę! Czemu wy się nie teleportowaliście? Halo, czemu nasz przyjaciel się nie teleportował? Czemu nie pomógł swoim przyjaciołom, swoim jednostkom sprzymierzonym? Niedobrze. A tutaj? Tu jest rzeź, po prostu. Cały czas przyzywania jednostek da jakiś efekt. Ale on nie będzie taki, jaki chciałoby się uzyskać. Bierzmy pod uwagę, że to jest cały czas ta jedna wielka ilość jednostek, która będzie tu nakurzać i nakurzać. A tutaj będą pojedynczo one się respawnować i w końcu jeden po drugim będą padać. W tym momencie plaga, a w zasadzie Arthas, powinien uciec jak najdalej. Jestem ciekaw, gdzie jest Naxxramas? Halo, Ketuzat. Where is your Naxxramas? Czy Naxxramas upadło, czy co? Pamiętam, że ono było gdzieś ostatnio tutaj. Aha! Faktycznie, jest! Naxxramas upada. Bardzo słabo. To tutaj. Tutaj są jednostki, one powinny wyskoczyć, powinny ruszyć, pomóc i atakować! Naxxramas poniżej 1/3 życia!
Kurczę, to nie przetrwa. A wszystko to, co się tu znajduje, zaraz umrze. Zobaczmy zagładę tych jednostek. Ale to musiało boleć. To jest po prostu tragedia, masakra. To jest jeden wielki cios w plecy samemu sobie, robiąc taką głupotę. No i to jest właśnie to, co mówi. LOL, no upadło Naxxra, was i ja pierdykam. No dobra, przyspieszmy trochę, bo to już się robi troszeczkę nudne. Oni tutaj już wyczyścili. Jedyny myk to tutaj dojść do samego Arthasa i go zabić. Dalaran raczej nie poradzi sobie zbytnio. I to jest w sumie walka najpotężniejszych bohaterów. Znaczy, walka z najpotężniejszym bohaterem z w sumie legendarną jednostką, chyba tak. Najlepsza plaga zablokowała wyjście z Naxxra Mars. Oj, Malix. Malix. Tak blisko, tak daleko. No ale cóż. Mówi się trudno. Wojska już wkraczają. Idą po samego Arthasa. Arthas, pomóż im. Ty możesz wskrzeszać jednostki. Rusz do boju. W tym momencie to już jeden czort, czy walczysz, czy nie. I tak przegrasz. O, i masz gateway. Bardzo dobrze, Unholy Gateway. Będziesz przyzywać te jednostki. Oho. Jeszcze używaj ulta. Używaj tych umiejętności, które masz. Bądź przydatny. Bardzo dobrze, że tutaj jednostki zaczęły budować budynki, żeby cały czas móc robić jakiś napływ jednostek. To daje mu jakieś szanse. Ale czy to będzie na tyle dobre? Nie sądzę. Warwayer stwierdza, że woli mieć przymierze z Hordą. Nie dziwię się, ale na to jest trochę za późno. Całe 7 FPS-ów. A, Arthas cały czas stoi. Ma 17 level. Nie idzie mu najgorzej. Tylko cały czas jest z tyłu. To jest bez sensu. Zamiast pomagać, tak wspierać te swoje jednostki w walce. Bo ma jakieś obrażenia, ma całkiem spore. Jest w stanie robić dużo. Ale nie robi tego. On tam chyba jeszcze nawet ma coś jak... On może się chyba nawet leczyć. Atakujcie, atakujcie! Wbrew pozorom to tutaj wojska całkiem się wyszczuplają. O, bardzo ładny atak. Tylko nie wiem teraz na kogo to było. No. Arthas, walcz, walcz! Pokaż potęgę swojej broni, pokaż potęgę Frostmourna. Ostrze mrozu jest głodne, więc je nakarm. Zabij Gromasza. Garosza, przepraszam. To będzie piękna walka. Bijcie się, no kurde, walcz! To ma jasnej! Pamiętaj używać Frostmourna, bo to zadaje fajne obrażenia. A nie, to tylko summonuje akolitów. Przepraszam, mój błąd. No i Garosz pada w tym momencie. No i bardzo dobrze. Teraz możesz rzucić się na Gróla. Tutaj bym pokupował jakieś potiony, żeby się healować, jakieś dodatkowe boosty, cokolwiek. To nawet... Ej, nawet macie szansę! No, masz mało pieniążków. Masz trochę mało pieniążków, to już jest tylko 200... No, 300 złota. A oni... O Jezu. Oni mają znacznie, znacznie więcej, ale Arthas może naprawdę pokrzyżować wam szyki. No ja, okej. Okay. Dragon Ball Clan ma tych pieniędzy w brud. Więcej. Więcej! Ale ten elementalizm zaraz padnie. No, tylko te jednostki mogą go atakować. Naprawdę sroga batalia. Warto to... Warto było to oglądać, ale co by się przypuszczał, że nagle Arthas sobie tak
dobrze zacznie radzić. Dziwię się, że jego sprzymierzeniec, Cult of the Dead, nie pomaga mu. Atakują miasto naszych braci. Te jednostki powinny dawno, dawno, dawno się przeteleportować, ruszyć w kierunku Korony Mrozu, Tronu Mrozu w zasadzie. Ale nie, bo po co? Lepiej narzekać, że sojusznik jest kiepski i wziąć przymierze z Hordą i Dragonball Clanem. A on tu całkiem dobrze daje sobie radę. Tylko to już jest przeciąganie. To jest już przeciąganie tego, co może w nieskończoność. Musi poruszyć... O kurde. O cholera. Uciekł. No teraz to już jest na pewno porażka. Ja w tym widziałem jeszcze drobny potencjał, ale... Cóż. To będzie słabe, jak nagle, kurde, zaatakuje go jakiś statek. Czy jest coś na drodze? Błękitny smok jest na drodze. Ale bym, kurde, się śmiał, gdyby on nagle tak przepłynął i to... Łoprz, jeprz, jeprz, nie żyjesz. Niewierni przełamali naszą obronę. Dobra. Tutaj, to już jest po prostu wyniszczenie, dobijanie. Czyszczenie. A co się działo w tym czasie? Na dole. Widzimy, że mamy tutaj dodatkowego bohatera, Kalsegosa, który sobie tutaj na Tol Barad, a nawet pamiętam, sobie przesiaduje, teraz zbiera się tutaj. No, mam tylko 10 level, to nie jest dobrze. Ronin też ma 7. To słabo. No, ciężko będzie ci nadgonić ich wszystkich. Ale co się dzieje tutaj? Scarlet Crusade sobie tak zbiera te punkty i zbiera. No, nie dziwię się, bardzo dobrze robią, że idą razem. Szybciej zbierają level, to jest akurat bardzo fajna rzecz, jeżeli idą sami bohaterowie bez jednostek. Dziwię się, że tutaj niespecjalnie zaatakowali tę bazę. Tą bazę? Tę bazę czy tą bazę? Ta baza. Atakują nasze oddziały! Pip, pip, pip. Halej Scarlet. No ja to już nie wiem, czy to jest bardziej na zasadzie tego, że chcę oglądać, co się dzieje, czy biorę cokolwiek. O kurczę. Ale to by było słabe, gdyby te smoki, które tutaj są, ruszyły w kierunku Arthasa. Tak, ponieważ ruszyły w jego kierunku. A ci się zablokowali. Well, so, we win? Scarlet. Yep, Scarlet i jego 15. Autas. Hello. Ach. No to jest to, co najbardziej denerwuje. Gdzie mamy właśnie... tak, zdobywanie punktów po prostu. Idę zabrać i koniec. Weekend, he will run. No tak, to jest takie standardowe. Będę zbierał punkty, po prostu będę szedł i zbierał wszystko na swojej drodze. Więc no to dla mnie zwycięzcami tej rozgrywki są Horda i Dragon Ball Clan. Scarlet Crusade, które było prawie martwe, wróciło do swojej świetności. Ile macie wojska? Nie macie go za wiele, ale też nie macie dużo pieniążków, to jest dziwne. Chciałbym zobaczyć, jak wy sobie poszliście, czy wy robiliście jakieś upgrade'y. No tak, macie tu jakieś upgrade'y, ale nie ma je za wiele, 4-3. Mimo wszystko to nie jest wystarczająco ile, żeby dać radę. Poszło wszystko. Żeby dać sobie radę z siłą, jaką tutaj prezentuje choćby Arthas. No może dać sobie z tym wszystkim radę. Jeżeli wystarczająco dobrze pomikruje, no o kurde. O kurde. O kurcze. Ale no, zwróćcie uwagę, że oni prawie mu nie robią obrażeń. A to oni zaraz zginą. Atakują nasze oddziały. No, jednak trzeba przyznać, że Arthas to jest bardzo mocny bohater. Mage King Farm, Duke Gold. Reset. No nie, no to już się kończy. Fuu, jednostki Scarlet Crusade ruszyły. Ja chcę sobie pooglądać, jak oni się tu będą babrać.
to też jest taka trochę mocne przeciąganie, ale to może być naprawdę bardzo ciekawe. Jednostki Scarlet Crusade są faktem szybsze. Powinny sobie bez problemu dać radę z dogonieniem, ale one cały czas będą obijane przez te latające sukinseny. Ach, kupowanie teleportu, kupowanie zwoju leczenia, kupowanie amuletu. Och, Summer Shard. Po co ci Summer Shard? No i teraz się teleportuje i co? I gówno. A wy jesteście ani trochę w przymierzu. I gdzie poszedł Arthas? Wrócił do domu, do Ażalderu. Jestem ciekaw, czy tutaj są jeszcze wojska. O kurwa, są. Ouuu, a ty idziesz gdzie? Z Dalaran? No na pewno nie idziesz tu. A jednak. Ale co ci to da? Chyba tam nie możesz wejść, tam chyba nic z tego nie wykorzystasz. Chyba, że po prostu będziesz robić swoją bazę. Oj, chyba ktoś cię sprawdził. Zostaliśmy zaatakowani. I w tym momencie będzie takie... Wchodzimy. Nie blokujemy. Jestem ciekaw, czy on dostanie coś za to, że uwolni Yogg-Saroma. To jest piękne. No w końcu zobaczymy, jak da radę sobie Arthas w walce z taką ilością przeciwników. I'm him. Kult szpiegów. It's too late. It's too late, Arthas. It's too late. Garrosh sam jest w stanie bardzo mocno cię obić. Ale to już jest stanowczo za dużo, jak na twoje możliwości. Powinieneś teraz użyć swoich obrażeń obszarowych. Tral cię zaraz zastanuje. No i właśnie to. I teraz to będzie tylko dobijanko. To nudzenie. Wierni przełamali naszą obronę. Zostaliśmy zaatakowani. Ruszcie za nim. Biegnijcie, bo zacznie się leczyć. No, w sumie nie będziemy cię aż tak bardzo leczyć. Ale zawsze to... Ło! Gorn! Gorn ruszył. O Jezu, zatrzymał się. Bez nadzieja. Cała szarża w dupę. O, może ten błękitny smok go zabije. Tak, tak. Zabije go. Znaczy pomoże. To jest taki przypadkowy pomocnik, ale... No i to jest właśnie to leczenie. Ale tutaj jest właśnie ten problem. Arthas nie może się uleczyć. Nie może zbytnio atakować jednostek latających. No, one nas spokojnie zaczną robić swoje. Dobiegną pozostałe. I go zabiją. I na tym skończymy dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że wam się podobało. Walka Malixa z Barbierem przeciwko Kel'Thuzadowi i Tademienowi. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zobaczmy jeszcze, ile tutaj jednostek wyrżnie. Czy zdobędzie 18 level? Czy dostanie te ubłagane kilka HP-ków łącznie z levelem? Kel'Thuzad się tu przeniósł, no ale po co? Król Licz nie żyje. Umarł na 17 levelu i w tym momencie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim. Czemu tu się pojawi nagle Force Kingdom? Aha, dobra, Król Licz upadł. Więc wszystko przechodzi na nie. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Podobały wam się wszystkie części, jakie zostały przedstawione w tym materiale. Tak, nie skupiałem się na krasnoludach. Miałem ich totalnie gdzieś. Przez chwilę może coś tam robili, ale później już nie, więc... Co? Tak, już kończę. Zatem serdecznie dziękuję, do zobaczenia i cześć.